dzisiaj witam serdecznie, zagram sobie w naszej serii Co to jest w Little Inferno. Gierka już ma swój, powiedzmy, czas, nie jest jakaś mega świeża, ale jest bardzo przyjemna i zwłaszcza polecam tę grę na tablety. A dlaczego? O co w niej chodzi? To już za moment. Między innymi będziemy raczyli się przyjemnym ciepłem płynącym z oglądania tegoż ognia, tegoż naszego, powiedzmy, kominka. Tak, to jest nasz kominek. Jak widzicie, możemy dotykać to. Proszę jeszcze zobaczyć sobie, czy to dobrze się tutaj nagrywa. Tak, raczej tak. Jak widzicie, mogę to rzucać gdziekolwiek. To make a fire. Pyk, pyk, pyk. Touch and hold anywhere to make a fire. Czyli mogę po prostu tak tej, powiedzmy, obiektem gdzieś zacząć ogień. Ustawmy sobie na przykład tą gąstkę na tym. Tą tak i na przykład zaczniemy to podpalić od góry i tu od dołu. O, i to już się pali. Zobacz, jak to się pali. Pięknie. No i na dole mamy taki nowy pasek. O, dostałem jakąś pocztę. Gratulacje! Za zakup twojego nowego, małego, rozrywkowego piecyka. Inferno Fireplace. Coś tam. Jest ciepły i ta gra jest bardzo przyjemna, właśnie jak się na tablecie siedzi. A o co chodzi? Bardziej o to odblokowywać coraz to nowsze przedmioty. Terms and conditions, czyli tutaj teraz będziemy spalać. O, właśnie się wszystko pali. Pięknie, zobaczcie ten płomyczek. I wypadają nam z tego pieniążki. Także teraz zbieramy pieniążki. Tu jest na środku jeszcze taki koleżka, ale on tak się tylko w sumie bardziej uśmiecha. Kolejna. Godness, have you already burned all your things? That's okay, you can always buy more with your brand new catalog. Tak jest, love Miss Mincy. Tak, właśnie gra nam uświadomiła, że wypaliliśmy ze wszystkich przedmiotów, które posiadaliśmy. I teraz możemy za pomocą katalogu sprawdzać kolejne rzeczy. Zobaczmy sobie, na przykład kupimy klocki. Tu są klocki. Kukurydzę, czemu by nie? Little Inferno Collection Poster. Muzyka taka simsowa na maxa. Tak mi się z Simsami tylko kojarzy. O, i tutaj po pewnym czasie pojawiają się te nasze przedmioty. Klik, raz, dwa. I rzucam sobie na przykład klocki. Raz, dwa. Ułóżmy sobie tak tutaj jakoś. O, do góry. Jeden na drugim. No. Tu. Chodź, tak. By. Kukurydzę tutaj sobie też na górze położymy. I tu mam jeszcze poster. O, tak go damy. O, pajączek, pyk. A, z pajączków też wypadają monetki. Zacznijmy podpalić tu od prawej strony, no. A, nie chce się chycić. A, teraz chyciło. Jak przyjemnie, zobacz. I wypadło nam z tego jeden kupon. Kuponą Tomorrow Stamps. Use stamps on any ship page to make it riff. Aha, za pomocą nich sprawiamy, że od razu nam przedmiot jakby w katalogu zamówiony się nam pojawia. Nie trzeba czekać na jego dostarczenie. Spróbujmy może magnes i zegarek. A kartę kredytową też weźmiemy. Są różne połączenia specjalne, z których wynikają jakieś takie dodatkowe bonusowe rzeczy. I na przykład tu mamy Bike Pirate Combo, Someone's Else Combo, Springtime. Z dwóch rzeczy, jak widzicie, te kombosy są. No i nazwa nas może troszeczkę naprowadzić. Bike Pirate Combo na przykład. Gdzie są moje przedmioty? A będę dorzucał po prostu, tak? Ciekawe, czy magnes przyciągać będzie. Powinien przyciągać, o. Chociaż chyba nie działa do końca. Oh, you're doing so great, but don't worry, your little inferno is not like other games. There are no points, there is no score, you're not being friend. Just make a nice fire and stay warm in the glow of your... To jest idealna gra właśnie jak na zimę, się siedziało pod kocem, przy kominku taki normalny, to mega klimat robiło. O, z karty wypadło nam masa hajsu, jak widzicie. Przerzucę to. O, pajączek też się spali. Monetki wszystkie na bok, żeby się ładnie wszystko dopaliło, elegancko. Co to jest? Drag me... Aha, ciebie spalę już. Kolejny list, trzyma. Czy ktoś tam jest? Nie znasz mnie. Ale pomyślałem, że ci powiem, że jest zimno na zewnątrz. Tak jest. Book from... PS, to jest dla ciebie. You've got photo of someone. Dostałem, czy jest zdjęcie. Dobra, rzucę sobie to, czy jest zdjęcie. O, znowu nalepka i się niech spali. Idol, o, bateryki, cegły. Ja kupię po kolei to, co już tutaj było. A dokupię do tego jeszcze. Sorry, I got excited, tak. Zabrakło mi miejsca na moje przedmioty. Tylko tyle mogę. O, jedna paczuszka.
To poczekam, że dotrze. O nie! Nie podpalaj się jeszcze. Ale pajączkę sobie spalimy. Dobra, to tak trzeba zamieść, żeby to poznikało. Jakieś brzydkie. Mam sobie bateryjki. Jedna, druga. Klocek. To nie jest jakieś coś... Ło! Czy właśnie moje eksplodowało coś? Bateria, czyżby? Podpalmy baterię. Aha, baterie eksplodują. Zobacz, jak to ładnie się wszystko pali. Jest tam list znowu. Tararararara. Tak, tak, tak. Tutaj są takie miłe słowa, jak zwykle. Ciebie też spalę. Wydupieję. Dużo hajsów. Tymczasem zamówmy sobie może portret pirata i rower. O, tu może się nam pierwszy kombo uda zrobić. Bo tam było kombo związane właśnie z piratem i rowerem, przynajmniej taka nazwa była, więc sugerowałbym się tym. O, tu już przybyła kukurydza. Troszkę poprzeteguję, żeby to szybciej się dopaliło. Dobra. To jeszcze poprawię, tak? Może się szybciej spali. Czyli tak. O, tym też mogę tak powiedzieć. Dobra, pirata. I rower. Dobra. Pirata na rower. O, się zapali od razu. To jeszcze propokorna. Bike Pilot Combo, zobaczcie. O, udało się, okej. Okay. Nalepkę dostaliśmy za to. Popcorn. Leci kukurydza z nieba. Tak przyjemna gierka. Dobra, teraz. It's mega game. I already burned all my stuff. Smuteczek, will you send me something? I need some more fire. Mam jej tutaj wrzucić to. To kupię to. A sobie select picture. A nawet moje zdjęcia jakieś wyskakują tutaj. W porządku. Ale weźmiemy jakiś defaultowy picture. To a nie mogę już więcej, dobra. W takim razie czekajcie, tu był ten jar, tak? Proszę, jar, send. Wiadomość wysłano. Jeszcze dwa przedmioty mogę. W takim razie to. Nie mam hajsów. To alarm clock. Już przetrzepiemy. Pyk, pyk, pyk. Nowe zdjęcie. Co to za kula jakaś? O, i te nasionka. Dobra. Musimy palić od kuli. O, nasionka wypadło od razu. Wow! Kombo zrobiliśmy. Przy okazji pająki, to skokon pajęczy. Aha. Dziękuję za te. I got you something, ok? It's attached, just flip it. Co to jest? Dostałem papierowe serce. Ok. Tu to przecieramy. Nie powiem ci, tak, tak, tak. A! Cofnij! Ach! Właśnie mi zdradziła jeden ten, ale za to szybko przeskoczyłem. To było coś z pająkiem chyba, bo dzwon z tym. Autobusy kupmy. Autobus na przykład to, Sleeping Idol. A nie wiem, czy on nie fajnie z alarm clockiem. To spalmy. Dawaj, autobus już, tyk. Szybciej! Bo go trochę porozwalałem. Jeszcze jedną rzecz do tego. O, to mogę? Tak, jest bank. Dobra, to damy ciebie. Dawaj te. Samochód, serco i bank na dachu. Okej. Okay.
Więc chciałem palić od samochodu. Odpalił się. Serce. Wow! Co to się stało? On zaczął jakiś dziwny dźwięk wydawać, ten koleś. Jakiś taki pajączka też, bo z niego hajs leci. Oj, telewizor. Z kartą. Jakieś te podstawowe pewnie klocki. Chyba mi już nie... Tak, poczekamy. I zaraz będę mógł kupić nowy katalog. Tu jest nowy. Aha, jeszcze jedno kombo muszę znaleźć. Kurczę. Wspomniałem to, co ona pokazywała. To musimy na pałę troszeczkę spalać rzeczy. Na przykład damy to, to, to. Chyba, że mi podpowie czymś. Wyrzucimy te. Mogę jeszcze dokupić teraz na przykład pirata. To. A, już za dużo. Znowu będzie zimno, raport pogodowy, każdego dnia coraz chłodniej. Hehe. Over the city, weatherman. Okay. To też rzucimy do spalenia. Combo, no widzę, że someone else combo. Generations combos. Czekajcie, wrzucę sobie pilota. To sobie wrzucę, jeszcze sobie dokupmy. Nie wiem, baterii chyba nie mam. Popcorn. Przemieszajmy to jakoś tak ładnie. Cyklostki. Juhoho. Boom. Popcorn. Bateryjki. Telewizor. O, w końcu dotarł. On pokazuje idealnie to tutaj jest. Dobra, zacznijmy palić tutaj tak wszystko do ładnie. Movie night combo wyszedł. A, no tak, popcorn i telewizor. Dobrze, to odkryliśmy katalog wobec tego. Dawaj tym telewizorem. Uff. Kolejny katalog. Raccoon. Może coś jeszcze? Wow. Your order has shipped. Upgrade your mailbox to hold one and... 30 mon muszę zbierać, a to jest łatwe, to zaraz sobie zrobię. Ulepszymy wiatrak. Wrzucajcie to wszystko, nie wiem co to jest. Ale... Żarówki. Ale z wiatrakiem jest jakiś motyw. Tylko nie pamiętam... O, you already found my second catalog. Did you know your little defendant comes with a free instruction video? Wideo? Hey, kid! Zobaczmy. Do you like toys? Yeah. You know what's more fun than playing with toys? Setting them on fire! With your new Little Inferno Entertainment Fireplace! Yeah. It's a little inferno, it's a little inferno just for me. Ale faza. Just for me. What I thought playing with fire was dangerous. Well, you're right. But up out of your chimney, way up in the sky, it's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder. But there's no need for alarm. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm. Jaka propaganda. Cały świat jest zagrożony opadami śnieżnymi i dzieciom każą takimi filmikami. Piorą mi mózgi, kiedy on pali ze swoje zabawki, biedne. Ja. Korporacja jutra, Tomorrow Corporation. Okej, okay, obejrzałem. Friki. O! Może to będzie jakaś pod... Burn it and gives you more money. Haha, free stuff.
Może jakaś podpowiedź? No zdjęcie było tego z tyłu, ale nie wiem. Dobra, palimy dalej, no. Kupmy sobie tego slota. Teraz pozamawianie będzie drogie. Nie do tych tańszych. Tu są po 5, to sobie dwie takie. Albo kupię sobie po prostu. Szypuj mi to już, a proszę cię. Potrzebuję pieniądzów. Zajara się czy nie? Wow! Rozbiłem i przyszło mi 12. Dobra, no to dwa korny. Nie, korny i klocki. Może zakrętka się podpalnie? Nie ciekawe, czy jest jakiś achievement związany z wrzuceniem czegoś do góry najmocniej. Korna. Dobra, palmy to. Popcorn, te klocki. O tak. 6. Jeszcze jakiś hajs? Co z popcorn, nic nie wypadło? Jakaś bieda. O, i pajączek. Dodatkowa kasa. 3. No szybciej, bo chcę tam te z drugiego katalogu teraz rzucać. Rzucimy akurat klocek, jeden, drugi, trzeci, ładnie. A tym cię posadzimy. I od dołu zobaczymy, jak się będzie palić, kopcić. Tak jest, pali się. O nie! Ty tu siedź. O, tak. Znaczek. 8 golda. A następny 8 golda. Panie, coś jeszcze? Nie? Dobra, to dawajcie ten drugi katalog. To misia. Best chance supplement pills. Dawaj, nie ma czasu. Jak on się patrzy. Co to by wypadało z tego? Yeah. Możemy dalej zamawiać statek. Building blocks. I z tych tańszych. Czemu nie możemy? Ja nie mam pieniędzy. No to prawda. Świeżym wypluł z hajsu. Ile kosztuje następny? 100. Dawaj, stateczek. Wow! Jakąś układankę. Dostałem, tylko mi już rozsadziła. Znaczy, statek zdąży mi rozsadzić wszystko. O, jest tam jakiś? Oj, ciebie. To też tutaj powrzucają, niech się pali. Ej, ta gra wciąga naprawdę. To jest najgorsze w tym wszystkim, że jak się siedzi na przykład na tablecie, tak po prostu na wieczór tak sobie podpalać parę rzeczy, to jest tak odstresowujące. O, jakaś wiadomość nowa. O, tu postawimy sobie, to już tu przetrzyjmy wszystko. O, robala. Zgadnij co? Coś ci robię. Jesteś moim przyjacielem, tak? Okej, okay, but you have to send me something. Coś muszę wysłać. Co? Coś atrakcyjnego. I ma długie, niewidzialne ramiona. Magnes. Dobra, to kupię ci magnes. Ja nie mam pieniądzów, no to czekaj, muszę pierw podjarać to, co tutaj przyszło. Dobra. Dawaj tego, węża w puszce. Się dymi fajnie. Strzykawy wystrzeliły z tego, serio? O, oh fuck. Jaka patola. Nie no, strzykawy, jak się tutaj nie spodziewałem. A magnes mogę kupić, to kupię tobie magnes. A my dalej tutaj patrzmy, co jest. Cold Metal Heart.
No zaraz będziesz mieć ten magnes, tutaj powinien być. O, proszę, patrz u ciebie, tu, wyślij. Ja coś mało kombosu robiłem, nie odblokuję tych kolejnych tych. Seafarers, Lenders Generations. Nic mi to nie mówi. Ale pieniądze mówią mi wszystko, tak? Aparat. Serce. Wciąga ten dym. Co jak mam do tego? O, dzięki za magnes. Coś specjalnego. Coś robi dla mnie cały czas. Dostałem termometr. Dobra, to postawię sobie tu termometr. I do tego dokupimy, o, to wentyla. To wszystko, nie mam więcej hajsu. Dawaj, od razu go ty postawimy. Zobaczcie, że on ten dym przerabia i to serce go wciąga. Jak ze sysu zrobiliście. Double fun combo, yes! Co się dzieje? To spadło w ogóle jakieś zdjęcie, a aparat chyba zrobił. A, szkoda. Ale za syksa fajny. Dobra, może coś zdąży kupić. Ciebie. Uncle Bema jakiegoś. No i ciebie. O, teraz się ładnie podpaliło. Zbudziłem to. 18 zł, dużo, dużo, dużo. Kupmy jeszcze bańki. W takim razie i shopa. I wszystko to sobie ładnie podpalimy. Wciąga dobrze ta giera. To trzeba przyznać. To jest właśnie, kiedy gra ma pomysł jakiś i on jest taki nowatorski, ale zarazem bardzo prosty i nie ma tej skomplikowanej rozgrywki, ale jest grywalna. Ma pomysł na siebie. O. Czy mogę stłuc z nią? A mogę, dobra. Jeszcze borsuka i jakąś taką czapkę. Dobra, podpalamy. Okej, zaczęła śpiewać. On można skombować to jakoś z jakimś śpiewaniem. Jakim? Jak planuje się przechodzenie potem dalej, to trzeba mocno myśleć na tym, co może z czym to mieć jakiś, powiedzmy, związek. O, ciebie. Bloki. Muszę ciebie. Do tego potrzebuję aż 8, no to mi 4 kombosów brakuje. Ten sposób jest taki po prostu, żeby rozbudować ten ilość wolnych slotów na dole, po prostu i rzucać kombosy. Za pomocą jak najdużej ilości przedmiotów po prostu wrzuconych. Jeszcze dodać. O kurde, zajarał się mi. No to słabo. Dostać te chłodzki tutaj. A, dostałem wiadomość, zapomniałem. Coś chciałem ci powiedzieć, czy jesteś tam? No jestem, no ale nic mi nie powiedziałeś. Ten drugi katalog trzeba do końca ty robić. Nie wiem, czy księżyc nie miał jakiegoś wpływu na ten dings, ale to zaraz zobaczymy. A, znowu mail. Czy... okej, okay, listen carefully. O, coś to było. Jestem sąsiadem, aha. Myślę, że tu tknąłem tak jak ty. Ty, ja. Sugar blooms. Jakie blumka. A może coś z pierwszego? Na przykład bank. Bombay Bank. O, to mogłoby się udać. Dawaj ze znaczki. Znaczków się nie ma co chyba raczej martwić o używanie. Weźmy tutaj bankiem troszkę za... O, uspokójmy bombę. Nie, nie. On coś robi tym rzeczom w ogóle. One jakoś gniją zamiast się palić. O nie. On popsuł mi bombę tak naprawdę. Słabo. To telewizor. Ten na złoto chyba znaczy, że już są tak wykorzystane, że nie ma z nimi combo. To jest też fajne. Fajna opcja, bo jest dosyć pomocna. Nie wiem, piguły. Gwałty. O,
borsuka. Przyczepmy. No tak, wiem, że tu są potem są potrójne też kombosy. To chyba są nawet wszystkie wypisane. Te na biało chyba jeszcze nie da się zrobić, bo trzeba mieć tą następną książkę. LOL Kitty Combo, Time Bomb. Bomba czasowa, cześć, czasem i bombę. Bombę mamy. Czasem jest jakiś... A, bombę i zegarek. Dobra, to zaraz spróbujemy. Będzie. Wow! Co się stało? Jakaś kupa wypadła. Obsrał się nam ten ziomeczek chyba. Pieniądze grube. Dobra, my kupimy za to bombę. I tu jest jeszcze zegarek. Jeszcze bang bym chciał, albo kupmy do tego o, wóz i pająki. I chyba full. Nie, jeszcze jedną rzecz mogę. Mój świetne zdjęcie jakieś. Jakieś koty. Dobra. Tu już jest zegar. To powyczyszczajmy. O! Proszę bardzo. No. Zobaczmy. Tu zegar. Zegarek. Tak naprawdę. Jeszcze te wejdą i myślę, że spróbujemy ten trzeci katalog otworzyć i będziemy pomału kończyć, ale czekajcie, zdjęcie. Autobus. I bomba. Jest, time bomb wyszedł. To było niezłe, no i zobaczcie. Szybko, konsekwentnie. Magnetic Heart, to już też kumam, o co chodzi, magnes. I serce wobec tego. Do tego dokumentu, księżyc na przykład, statek, pieseła. A, dobra, już. I get that. Podekscytowałem się zbytnio. Dawajcie wszystkie, do końca biletów. No czas serce i magnes. Księżyc. Jest dobry, bo przyciąga, to jest zarąbiste. Nie wiem, czy jakoś tak... Nie mogę to... A! Wypadły mi te rzeczy tam! Pol? Welp. O, są, dobra. A spalimy. Co się dzieje w ogóle? Zaczął wypadać z tego. No te znaczki też fruwają. Dobra, zobaczmy kolejne, które może mi coś powiedzieć. Building Bricks. Firebreed Dynamite. Barbelbon Dynamite. Mam tu jakieś dinozaura albo coś takiego? Może to jest. A tutaj. Coś z oddechem, to jest ten motyw. Ogień, fire brief. Nie, no nie wiem. Można na pałę też rzucać, no nie, to prawda, ale. Building bricks? Może, że w sensie. To. I. To na przykład. Nie wiem, dam sobie misia jeszcze. A, to jest gwizdek. Nie wiem, gwizdek byśmy rzucili i na przykład, nie wiem, baterię. Zmienimy w takim razie taki układ. Dobra, tu już są prawie wszystkie rzeczy. Traknij. Ustawmy to.
To. Tak jest, building. Dixy się udały. Magnesy jeszcze ustawimy. Klocki. Ile się kompos potrzebuje? Jeszcze jeden. Dobra, ostatni kompos do wyczajenia. Jakieś podpowiedzi tutaj? Generations, Lenders, Seafarers. To będzie coś z tym statkiem. Może statek i piraci. Dynamite to okej, okay, do wybuchu możemy doprowadzić, ale... Watchfire Brief. Terrible Thief, Lol Kitty. Spróbujmy statek i piratów. W takim razie... Chociaż nie, chyba, że na srebrno pokazuje to, co można skombować. A... Na czarno może już, że się nie da w tym momencie. Chwila, nie kumam tych kolorów. Bo z sercem robiliśmy, on jest na czarno, a na złoto są te statek. Chyba, że na złoto są te, z którymi możemy robić. Kurczę, teraz nie wiem. W takim razie piraci by się nie nadawali. Ale dobra, zobaczymy, wrzucimy to teraz, co będziemy mieli. Złożymy bilety, bo nas stać. Zobaczmy, czy coś z tego wyjdzie. Statek, tych. Jest! Piraci jednak się okazali tym. Dobra, czy wypadło więcej znaczków niż zużyłem. I... A, jeszcze są przedmioty, których nie... Skrzata nie kupiłem jeszcze. Okej. Okay. Dobra, czyli prawdopodobnie te złote będą wykorzystywane jeszcze do... Tam się przynajmniej wydaje. Ciebie, baterie. Nie stać mi już? To sobie zrobimy. Odpimy miejsce. Kukurydzę. Okej. Okay. Spęd. Nawet wszystko. Powiem, że taki przycisk, że czyści tą komorę taki. A, on... O, odpalę to. Dobra, nieważne. Dobra. Ło, ale wpierdzieliło. Ogień z dupy. Ale nie dostałem żadnego kombo, to mnie martwi. Nie wiem właśnie, czy to nie oznacza, że na złoto są też wykorzystane. Do końca. Jakieś legendy tego? Dobra, ale... O, 100 złota kosztuje nowy katalog w ogóle. Czyli skrzadna srebrno sugeruje, że można by go wykorzystać. To jest takie najbardziej dinozaurowe. Jest srebrne. Chyba, że złoto pokazuje, że często już wykupywaliśmy. Dzisiaj, bo na czarno teraz zrobił się ze srebrnego. Będą kupić tego rakuna. Jak ich kupuję, to one nie schodzą w ogóle. A ze srebrnych robią się nagle czarne, ale nie wiem, czy się robią czarne. Na przykład roller. A, już nie mogę zegarka. Dobra. W porządku. Gdzieś jak wciąga, no naprawdę mi wciągnęła dosyć ostro gierka. Spróbujmy tak, jedno opakowanie. Dobra, damy tego. Rozsadziło ich. Rower. A ty jesteś takim dinozaurem bardziej. Okej. Okay. To chyba wiem, że spróbujemy elfa z tym... Z tym czymś. Gdzie to jest? Elf jeszcze nie jest. To jest to. Tyrannosaurus plushy. I to ma... To może być... Te dwa mogą być powiązane. Mhm. Dobra, niech się ten ogień tutaj rozceguje. Dużo pieniądzów. No dawaj. Ale też kupimy. Ciebie. Oj, zrobi się na złoto.
może oznaczać, że dobrze wykorzystałem aż myślę aparat. I to. Nie, te dzieci się tam cieszą. Coś jeszcze z pierwszej strony jest na srebrno? Czy jest zdjęcie? Dobra, to sugerujmy się tymi złotymi wszystkimi. Nawet czy to już potrzebuje. Dobra, postawimy ciebie. Wow! Koleś mi od razu wybuchnie. Dobra, spróbujemy tak. Ona śpiewa. To może mieć sens, że aparat i operowa ta. Chociaż... Nie. Nie pykło żadne combo. Zmaściłem ten. Źle tego lefa pierwszy rzuciłem. Unlucky. I przestała być na srebrno. O, teraz księżyc jest na srebrno, nie? Kurmy. I węża. Na ciebie mnie jeszcze nie stać. Wyczyśćmy. No nie, nie stać mnie na nowy katalog. Albo są na czarno, albo są na złoto. Nie, kupmy to. O, teraz się zrobi złoty. Nie, może to zależy od ilości razy kupionych tych. To jest bardzo prawdopodobne, że to jest jednak jakby taki wyznacznik. Pozamiatajmy. Może on będzie wcinał te latające. O, jeszcze księżyc sobie damy. I pal się ładnie, pal się ładnie. Jeszcze gitarę powinien wyciągnąć i skrzykawy fajnie latają. Gitarę zacznę coś grać, może do ogniska, tak? Kiełbasy sobie wcześniej upiec. O, jak fajnie to wszystko lata. A, nie zdążyłem kliknąć. Gdzie ten pieniądz? No, jakiś coś się... Terrible Thief. Dynamite. To chyba wiem. I'm watching you. Watching you to może z aparatem i z czymś jeszcze związanym z zrobieniem zdjęć. Może aparat, telewizja. Te dwa mi się wydają, że są razem. A, nie mam tych znaczków już. No to poczekać muszę, aż się księżyc i tak swajczy. Pyk. No i pękł. Dużo złota dał. Kupmy coś do tego. Może pluszaka. Kitty Kitty. Z czym mówić Kitty, że jest lol Kitty? Co jest ze śmiechem? Suplement bez friends? Nie. Co tutaj jest takiego śmieszkowatego? Telewizja... Może nie, telewizja nie. Te coś tam nie. No spróbujmy figury kupić w takim razie. I ciebie. I wiatrak. No mogłbym jakieś znaczki dropnąć, teraz będę musiał czekać. Jest wiatrak. O, wiatrak będzie już tutaj wiał. Mamy dinozaura. Czemu on się już pali, gościu? Jest! Dynamite combo. Dobra, wrzucę cię już. Już puściłem. Tyle golda. Dobra, dawaj trzeci ten. Yeah. Łyżka. Pewnie. Marshlousy. Nie wiem, tylko co. Dobra, wyczyśćmy tu. Pięć golda już dają te pajączki. Nieźle. Marshlowy. Nice.
jest, dobrze to wygląda. Ale łyżka coś się słabo pali. Drewniana. Tak jest, doszedłem już tutaj. A to... I need one day, love Miss Nancy. Co dostałem? Hook kupon, kupon na przytulasa. To mi pasuje, żeby dodać do tego na przykład ją. I serce. I tego pana. Jeszcze popcornu. Smarować. O, tak. O, serce damy, on będzie wciągać w ogień. To damy. O. Tak, jest pieniądze. Ale mam pomysł znowu na combo. To z tymi zębami, ale czy to będzie akurat to? Ej, te róże wpadają do tego serca, więc to mogło być combo, ale widać, że... Jednak nie. Ale słuchaj, co nam się nie zna. Dobra, tego kupić razem z tym. I węża. O, i z tych nowych. Kiełbaski. I ciebie. Blowfisha. Czy jakaś kasa poleci? Powinna. No dawaj. Siu. Siu. Trzy boksy. Czwarty. A ciebie za nalepkę. Dawaj tak. Pyk. Pyk. Woo! Yes! Terrible Thief combo. Widzicie? Jak ogarnąłem. Trzy kawy wypadły. Pieniądze. Dobrze. Kończymy na dzisiaj w takim razie. To było Little Inferno. Bardzo przyjemna gra. Polecam na tablety zwłaszcza. Androidowe na 100% są. Czy jabłkowe to nie wiem do końca, ale można siedzieć tak w ten sposób. Się naprawdę świetnie, to fajnie bawić przy tym. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Co to jest? Do zobaczenia.